Cześć wszystkim, Sezonek Grzesiek, S8 GB. Słuchajcie, przyszedł do mnie głośniczek, który sobie zamówiłem. Oczywiście uszkodzony. Będę próbował go naprawić lub zobaczyć, czy on w ogóle działa, czy w ogóle może jest sprawny. Nie wiem, może nie mam żadnych kabli do niego, ani nic. Jest to głośnik JBL Extreme. Tak to wygląda. Jest w bardzo ładnym stanie. Porównałem dużo zdjęć na internecie, czyli nie jest to czasem jakaś podróba. Szczerze mówiąc, no wydaje mi się, że chyba nie. Waga się zgadza, około tam 2 kg. Wydaje się, że nie był rozbierany tutaj. Tutaj się rozdziawia się tak, nie? Także wygląda to ładnie, nigdzie nie jest żaden podrapany, nic. Tutaj może no, trochę na tych głośnikach gdzieś tam ryska jedna, czy co tam na tych membranach, jakiś trochę zakurzony, ale ogólnie stan bardzo dobry. Tutaj mamy gniazdka. Gniazdka wyglądają całkiem dobrze. Dwa USB, tu jest odładowarki, tu jest jack, tu jest jakiś mikro USB, który jakieś tam serwisowe jest podobno. Także tutaj gniazdka nieporozwalane. Suwaczek chodzi dosyć ładnie. A jeżeli chodzi o działanie jego, no to po naciśnięciu tutaj o, teraz się zaświeciło, widzicie? Może tak to będzie widać lepiej. Zaświeca się ten przycisk. Później można go wyłączyć i tyle, nie? Także tyle udało mi się z niego wydusić. Te światełko tylko. Nie ma żadnych kabli, nie ma żadnych ładowarek. Nic nie ma. Opakowania nie ma. Kupiłem to za 180 zł na Allegro. Nowy, jak wiecie, kosztuje 1000 zł. Mam nadzieję, że nie pomyliłem się, że jest to oryginał. Okaże się, jak się go rozkręci. Znaczy, czy będziemy go rozkręcać, to nie wiem. Zobaczymy, spróbujemy go ładować. Dobra, także ja tutaj się biorę za jakąś ładowarkę, szukać jakiejś ładowarki. A wy zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę, tak żeby być na bieżąco z filmami. Przypominam, że live'y są w poniedziałki z jakichś napraw. W niedzielę staram się, żeby były live'y radiowe. Jakieś tam KF-y czy coś tam, przemienniki przeglądamy, jeżeli coś tam się udaje. Także tak to, a ja tutaj teraz spróbuję ogarnąć, czym go tu naładować. Także dobra, słuchajcie. Uruchomię przeglądarkę. Przeglądarkę uruchomimy sobie i spróbuję znaleźć jakąś specyfikację. No co jest, zamknęło się całkiem. Aha, dobra. Wpiszę sobie JBL Extreme, się pisze bez E, tak? Tylko Extreme, Extreme. Dobra, mamy. I tutaj weźmiemy sobie specyfikacja. Specyfikacja. Spróbuję znaleźć jakąś specyfikację. Tutaj nam Google podpowiadają. Może na stronie, a nie, jest na stronie JBL-a. Zaraz zobaczymy. Dobra. Także mamy tutaj, zaraz wam pokażę. No, jest ten głośnik. No, wygląda podobnie. Tutaj tak samo, tutaj można sobie powiększyć nawet. No, tu JBL, tu JBL, ten napis wygląda tak samo, chociaż to jest, nie jest zdjęcie, tylko taka bardziej animacja. O, to jest może zdjęcie. A tak, a tutaj ma faktycznie nie zobaczyłem tego, że tutaj na tym czarnym ma stan naładowania baterii. Zaraz zobaczymy, czy coś się wyświetla. I tutaj widzę, że są faktycznie te kropeczki.
Ja spróbuję tu nacisnąć i wtedy zobaczymy, co tu się będzie wyświetlało. Zobaczymy, tutaj świeci, a tutaj nic. Nic nie świeci tutaj. No to być może jest wyładowane. No zobaczymy. Także spróbujemy to. Dobra, zrobimy sobie tak, specyfikacje, bo to nas interesuje. Ogólne dane techniczne, specyfikacje audio, wymiary, specyfikacje sterowania połączenia. Bluetooth wersja 4.1, akumulator, funkcje, co jest w pudełku, instrukcje, pliki. Specyfikacja audio, 2x20W. Ogólne dane techniczne, 2x20 power, tak? Wymiary. Funkcje. Co jest w pudełku? Zasilacz sieciowy. Instrukcje i pliki do pobrania. Karta produktu. Podręcznik. Karta produktu Polski. O, tu mamy może ciekawszą rzecz. Karta produktu. Trzy kolory dawali. I teraz tutaj, ja gdzieś to przeglądałem już chyba. O, i tutaj mamy zasilanie. Ja wam pokażę tutaj. Zasilanie 19V 3A. Jest tutaj napisane. Akumulator litowo-polimerowa 7,4V 5000. A czemu 5? Miało być 10, pisało gdzieś to. No dobra, nieważne. Ważne, że mamy zasilanie 19V 3A. Teraz o co tu chodzi jeszcze? Power. Tutaj mamy power. I tutaj mamy to. Zbliżymy zaraz sobie jeszcze. Czy tu nic nie jest opisane? Także zbliżę. Dobra, za mocno. Troszeczkę za mocno. Za mocno. Czy tu jest coś opisane? Chyba nie. No przypuszczam, że plus jest w środku, ale plus jest w środku, ale no nie wiem. Tego nie wiem, bo to różnie może być. Taki zasilacz myślę, że od laptopa by się nadał. Ale najpierw sobie sprawdzę na mierniku, czy nie ma zwarcia na zasilaniu. Co tu nam pokaże? Bo być może, że jest uszkodzona ładowarka. Znaczy ta wewnętrzna mi chodzi, tak? Nic nie pokazuje miernika, a połączając pip, czy dobra. A odwrotnie. Czyli czarnym teraz dotykam do środkowego pinu. Coś tam się zapipczało, coś tam naładowało się, jakiś konwertor się naładował. Także tak to wygląda. Jeszcze raz to włączę. Teraz włączone było, tak? Bo tak. No i tak widziałem. Niektóre to miały w ogóle tą gumkę tutaj wyrwaną. Gumkę miały tą wyrwaną, już tak zdezelowane. No a ten jest w bardzo dobrym stanie. Praktycznie w ogóle nie zniszczony. Cóż. Spróbuję jeszcze znaleźć tutaj jakąś ładowarkę. W zawartości jest tak: głośnik JBL Extreme, jeden zasilacz sieciowy, jeden pasek, jeden przewodnik świeżo startu, a karta gwarancyjna. No to powiem wam tak, ładowarkę. Zaraz zobaczymy. Spiszemy sobie zasilacz JBL Extreme. Zasilacz, ładowarka do JBL Extreme 1-2. Dobra, mamy jakąś ładowarkę na Allegro. 65W. I co oni tu piszą? Napięcie wyjściowe 19V. Taka ładowarka, po prostu z takim normalnym wejściem okrągłym. Długość 65W, 340A, wymiary,
Nic nie jest napisane. Nie jest nic napisane, gdzie jest, jak to jest zasilane. Jak są piny umiejscowione. Mam jakąś drugą, zaraz się zobaczę, coś znajdę może. Tutaj jest też to samo. 5,5 na 2,5. Złącze jest 5,5 na 2,5. O, nawet tutaj ładnie narysowali. 5,5 na 2,5, czyli normalne, tak? Normalna wtyczka. Dwupinowa. Ale co tu jest napisane dalej, nie wiadomo. Żeby jakąś tą bliżej specyfikacja. Na tym zdjęciu widać. Ale na tym zdjęciu nie widać, nie? Czy widać? Zaraz powiększymy. Jest. Plus w środku, minus na zewnątrz. Dobra. Czyli jedziemy z tym koksem. Nie ma co się tam oszukiwać. Zasilacz. Zaraz zobaczymy. Od laptopa. Mam tu taki mały zasilacz od laptopa. Gdzie on jest? Sam kabel widzę na razie. Jest. Mam taki mały od takiego małego Samsungczka. I czytamy. Powiększymy sobie tą tabliczkę. O. 2 ampery. Dobra. Trzeba będzie chyba poszukać innego. Ale wtyczka. A, to jest całkiem inna wtyczka. Teraz zobaczcie, jaka to jest wtyczka. Czyli to nie jest to. Dobra. Poszukamy inny zasilacz. Dobra, mam tutaj dwa zasilacze, przytaszczyłem gdzieś tam ze strychu. Zobaczmy ten jeden. Co to jest? Fujitsu Siemens. Co tu jest napisane? 20 V. 3,25. Plus w środku. OK. Ale zobaczmy, co on faktycznie ma na wyjściu. 20V, 19 to być może dużej różnicy nie robi, ale może jednak z ciekawości, co tu jest tak naprawdę na wyjściu. Plus, czyli plus ma być w środku, czyli dotykamy czerwonym do środka. A 20V. 20. No dobra. Dobra, mamy jakiś tam zasilacz. Jest fajny, mały, zgrabny. Mały, zgrabny zasilacz. 3 ampery, czy tam 3 z kawałkiem, ale na razie go odłożę, bo mam tutaj taki, który daje 19 prawdopodobnie. Oczywiście za chwilę to sprawdzę. Mam tutaj kabelek, tak zwaną koniczynę. A zasilacz to jest od Acera Delta 19V 474, czyli mocniejszy. Też plus w środku. I zobaczymy, czy on w ogóle nam tutaj będzie pasował. Zobaczmy tutaj, jeżeli tutaj jest też 20V, to śmiało można podłączyć tamten, bo przecież to za różnica. Dobra, lampka się świeci. Zobaczmy, co tutaj jest na wyjściu. I czy w ogóle będą pasować te wtyki? No, tutaj jest 19. Zmniejszymy sobie tutaj. O. No, pięknie, 19,03. Ten zasilacz jest bardzo dobry. Jest mocniejszy. To, że ma więcej amper, to nie przeszkadza. Po prostu
po prostu może ładować większe urządzenia. Dobra, odłączę to i teraz tutaj by się przydało to rozładować jakoś, ale nie wiem jak. Bo chcę zobaczyć po prostu, czy pasuje ta wtyczka. No ale dobra, nie będę nic kombinował. Po prostu spróbujemy, czy pasuje ta wtyczka. Nie pasuje. Nie pasuje ta wtyczka. Nie mogę jej tutaj włożyć. Pin środkowy jest zbyt gruby. Do laptopów jest używana wtyczka taka. Z cieniutkim wejściem. Dobra. Teraz ten sprawdzimy 20-woltowy. Co on tu ma? O, ten ma troszkę większą, ale zobaczmy. Ten pasuje. Podłączać 20 V? Czy nie podłączać? No to jest pytanie. Ciekawostką jest to tylko, czy jaki prąd popłynie podczas ładowania, ale nie mam takiego możliwości zmierzenia. Że tutaj odłączę, podłączamy to po prostu i tyle. Ale załatwię 19-woltowy zasilacz. Tam przypuszczamy, tak jest tylko przetwornica. Przetwornica jest, a tutaj lampki nie ma w tym zasilaczu. Spróbujmy to podłączyć. Nic się nie dzieje. Zobaczmy z drugiej strony. Nic się nie dzieje. Na tych lampkach się nic nie dzieje. Na tej lampce też nic się nie dzieje. Zasilacz jest włączony do zasilania. Zobaczmy tutaj. Zaświeca się tak samo. A tutaj? No nic się nie dzieje. Nie ładuje. Przytrzymamy Bluetooth. Nic się nie dzieje. Dobra, zobaczmy jeszcze inaczej. Odepnę na chwilę to. Tutaj się świeci, tak? Zobaczymy, czy działa jako powerbank. Czyli tutaj wepnę sobie USB kabelek i podłączę do telefonu. Zobaczę, czy ładuje mi. Mam nadzieję, że tam 19V nie idzie. Ładuje. Czyli tutaj 5V mamy. Ale zaraz, nie wiem, czy nie uda się podłączyć tą metrówkę. Da się. Dobra, 5,14. Szkoda, że nie zrobiłem tego na początku. 5,14. Czy ładuje nam to telefon? Pół ampera. I spada napięcie na 4,7. Albo jest po prostu słaby... Słabe to wyjście, ale nie powinno być poniżej pół ampera, a nie powyżej pół ampera. Powinno zawsze być 0,43 ampera, tak przeważnie jest, jeżeli jest takie złącze pół amperowe, a tu jest więcej i napięcie spada do 4,6 V. To wygląda, że po prostu bateria, akumulator wewnątrz jest rozładowany, bo nie trzyma 5 V. Faktycznie telefon się ładuje. Bo telefon potrzebuje w sumie tam 3,7, tak? No nie wiem dokładnie, tak mi się wydaje. No ale ładowanie wystąpiło. Słabo to słabo, ale ładuje. Także tutaj coś działa. Trzeba byłoby zobaczyć ten akumulator. No ja bym spróbował to podładować jakiś czas. Także chyba spróbuję to podładować. I najwyżej zobaczyć, co się będzie działo. I jak coś się zacznie dziać, to pokażę, jak nie, to będziemy go rozkręcać i zobaczymy, co jest w środku i co go boli, czemu nie ładuje się bateria, ale ona nie zacznie się ładować. Dobra, także widzimy się za chwilę, a ja tutaj spróbuję jakiś czas to podładować i zobaczyć, co z tego będzie. Także słuchajcie, głośnik się nie ładuje. Próbowałem poruszać tutaj tą wtyczką na różne strony, czy tu nie zacznie to się ładować, czy nie jest wyłamana ta wtyczka, ale niestety nic się nie dzieje. Także jeszcze jedną rzecz tylko sprawdzę,
środek to pasuje nam na pewno, czy na pewno mam tutaj 5,5. Z zewnątrz, czy to na pewno tam styka dobrze. Także, aha, czyli widzimy, że jest 5, no, sufmiarka troszkę wiekowa, także 5,5. Czyli ładowarka jest ok. Jeszcze raz tylko sprawdzę na pewno, czy jest tu napięcie. Czy jest napięcie na tej ładowarce. Czy coś się nie zepsuło w trakcie, bo no jest 20 V. No wiecie. Okazało się, że akurat ładowarka nie działa, bo coś tam nie łączy. A ja tutaj rozkręcam głośniki, szukam nie wiadomo czego. Także trzeba będzie się dobrać do tego panelu tutaj. Zobaczymy, czy tam faktycznie nie jest wyłamane to gniazdo. Gniazdo ładowania. Lub co tam się stało. Tam jest płyteczka, tam jest też bateria pod tą klapką. Także z tego co wiem tutaj, to trzeba odkręcić tutaj trzy śrubki pod tym suwakiem. A śrubeczki są tutaj, patrzcie. Także rozkręcamy pęsetkę, śrubeczka. Przydałoby się nam. Nie będę kładł na tej brudnej tej podkładce, co tam na niej się lutuje, bo tam jest cyny dużo i się naklej, wolę już na tym miękkim tutaj. Może śrubek nie pogubię. Mam drugą. I trzecia jest gdzieś tutaj. Jest. Widać ją w kamerze fajnie, ale niestety już tak nie fajnie. Kurczę, miałem gdzieś taką rzecz do rozłączania telefonów, żeby nie poniszczyć śrubokrętem, ale gdzieś nie mogę tego znaleźć. Także wziąłem sobie taką bakelitową płyteczkę i może uda mi się to wydostać. Nie wiem, jak to się tam wyciąga, żeby tego nie uszkodzić. Z tej strony tak samo. No, moim zdaniem, jeżeli tutaj były śrubki, to powinno to wyjść w tą stronę, ale nie bardzo, coś chce. Także być może, że tutaj też trzeba tak samo to wydostać. Jednak chyba poszukam czegoś, żeby nie poniszczyć. Zaraz zobaczymy. Dobra, trzeba było po prostu się nie bać. Nie, tu są dwa zatrzaski. Dwa zatrzaski wkliknięte tutaj. Także zobaczmy, o co tu chodzi. Tam widać płytkę tą i akumulator. Także zobaczymy, co będzie dalej. Dobra, odkręcamy tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. A tu jest taka jakaś ta klapeczka. Ona pewnie zasłaniała gniazdo USB, żeby nikt tu paluchów nie sadził. O, widzicie, fajnie to pasuje. Dobra. Na razie zabieram. Dobra. Znów jakieś śrubokręty są nie tego. Mój śrubokręt prawdopodobnie jest jakiś zjeżdżony. Czyli ten PH2. Zaraz zobaczę, czy nie mam innego. Mam na pewno go skrętarkę.
ten jest też tak samo zjeżdżony. Albo mniej. Albo zjeżdżony inaczej. Tutaj w tych otworach nie ma szans. Dobra, odkręcamy te śruby. Kurczę, miałem dziś jeszcze taki żółty śrubokręt. Ale tu go gdzieś nie widzę. Chociaż on pewnie też rozwalony jest. Zaraz zobaczymy. Nie no, ten jest dobry. To tamten bety był słaby po prostu. O. Dobra, zwracam honor. To wina śrubokręta. To samo było przy Denonie. Dobra, trochę śrubek wykręciliśmy. Teraz próbujemy to. Podobno, że zejdzie to całe. Tak? Czy to jest jakoś przykręcone jeszcze? Aha, tu jakiś klej, ale bardzo dobrze, bo klej, bo tutaj jest tasiemka do wskaźnika baterii. Także dobrze, że to się nie wyrwało nam. Ta siemka idzie do wskaźnika tutaj tych diodek. Dobra, mamy akumulator. Akumulator jest przyczepiony. Aha. Tutaj co to jest? To jest już na pewno uszczelka, ale czemu ona taka tak wypadła? A to? A to tutaj, tak? No dobra. Całkiem wypadła ta uszczelka. To jakby taki jakiś silikon, czy co to jest, nie wiem. Także widzę, że tutaj niewiele zdziałamy. Chyba, że sprawdzimy to gniazdo. Dobra, spróbuję odkręcić te trzy śrubki, zobaczymy co jest pod spodem i tutaj, czy to jest podłączone jakoś w jakiś sposób normalny, czy też trzeba to odpiąć będzie od płyty głównej. Śrubki krótsze idą tutaj, dobra. Operacja na baterii niestety, bo bateria jest gdzieś tam przymocowana w środku. A tu są taśmy, także musimy to rozwalić całe i powypinać taśmy stamtąd i wtedy nam się to wydostaniemy wtedy tą płytkę. Także tutaj gniazdo się rusza, na płytce widzę, jest możliwość, że ono jest wyrwane. Dobra. Nie będziemy pajacować. Która strona się otwiera? Nie wiem. Coś tu trzeba
odbezpieczyć. Tylko wiem, że tutaj trzeba to... O! Także prawdopodobnie ta tylna strona się otwiera i tam są śrubki. Czyli też takie krótkie. Tak samo druga z drugiej strony. Dobra. Teraz otwieramy. Otwieramy głośnik całkiem już. Chcę delikatnie to zrobić, żeby nie uszkodzić tej obudowy, żeby on jest dosyć dobrze zachowany, ten głośnik, więc to, że się zepsuł, to nie znaczy, że musi być już brzydki. O. Dobra, zeszło nam to. Wow. O, zobaczcie, jak to jest polepione. No. No dobra. Obudowę odkładamy. Cóż, trzeba będzie te kurde membrany podkręcać boczne. Tak zwane membrany pasywne. To jedziemy. Tutaj idą długie śrubki. Dobra, i jeszcze była tutaj śrubka. Właśnie, jeżeli ktoś by tam oglądał sobie filmik na YouTubie, jak tam chłopak pokazuje, jak to się rozbiera lub skręca, to u niego ten głośnik był strasznie brudny w środku. On tutaj jest w miarę czysty, więc uważam, że przebieg ma nieduży. Widzę, że te uszczelki się uszkadzają. Chociaż może jakoś je odzyskamy. Uszczelki są bardzo ważne w tego typu głośnikach. O, także tutaj uszczeleczkę sobie montujemy. Dobra, odkładamy membranę. A zobaczmy, co tu widać w środku. Wow! To jest magnes, nie? Tu są tak zwane syczki, tu są basowe głośniki. Także musimy to wszystko rozkręcić, żeby tam się dostać i porozłączać te taśmy, żebyśmy mogli się dostać do tych taśm do tego panelu, który tutaj nam interesuje nas, ten panel, w którym jest gniazdo ładowania.
Ciekawe, czy te membrany też pasują tutaj. Ale ja sobie zaznaczę. Mam gdzieś tu taki marker fajny. Albo miałem. Mam wszystkie kolory ten. Ale nie mam tego najważniejszego. Dobra, zaznaczymy tym tym zielonym. Czyli zaznaczymy sobie tutaj. O, na przykład tak. No może to się nie zetrze mi, bo mam gdzieś taki w którym... A jest, dobra, w drugiej szufladzie. Tak zwana farba. O. I tutaj sobie możemy postawić kropeczkę. I tutaj sobie postawić kropeczkę. To szybko wysycha, ale będziemy wiedzieli, który głośnik, która membrana, z której strony była, żeby już się nie zastanawiać. Mam nadzieję, że to nie zetrę sobie tego za chwilę. Ciekawostką jest w ogóle rozkręcanie tego, bo ja tego nigdy nie miałem w rękach, tego głośnika, także mam to pierwszy raz w rękach, a że to jest, że kupiłem to, to jest moje, to mogę sobie tutaj pozwolić na naprawy, które no tak zwane uczę się na tym. I tutaj tą szczereczkę sobie wracamy z nią do tego rowka. Dobra. Farbę mamy. Nie zmyła się tutaj. Tutaj pewnie też się nie zmyje. A troszeczkę, dobra, jeszcze się lepi. Dobra, teraz jakby tu się dostać do tej płytki. Czyli tutaj jest ta tasiemka cienka jest tutaj. Trzeba chyba wywalić te głośniki wszystkie. Także czeka mnie tu jeszcze trochę rozkręcania. Boję się kręcić wkrętarką, bo zaraz mogę dziurę zrobić w głośniku i będzie po całej imprezie. Śrub już jest duże. Dużo śrub, znaczy jest już. Rozkręcimy. O, wszystko jest ładnie. Głośniczki są fajne. Kurde, dotyka normalnie tymi. Normalnie dotyka do magnesu. To tak powinno być. No nie wiem. Normalnie dotyka do magnesu. Tutaj i tutaj. Ciekawe, tak we wszystkich jest? Czy tutaj jakaś lipa? Trochę sobie poodginamy te kabelki, żeby nie dotykały tak. Magnes chyba też przewodzi prąd, tak mi się wydaje. No i tutaj tak samo. Nie wiem, czy to jest różnica lewe, prawe, ale raczej pewnie nie. No właśnie. Dobra, mamy odpięte głośniki. No dobra, teraz ta tasiemka idzie nam tutaj, do tej małej. Aha. Ale najpierw trzeba byłoby odpiąć baterię.
odpiąć baterię. Bateria jest z tamtej strony, czyli ta wtyczka to jest bateria. Dobra, mamy baterię odpiętą. Teraz, czyli tamta wtyczka, która tutaj była, to jest od baterii. Wszystko jest w takim gąbce takie, pewnie żeby nie drżało. I możemy teraz sobie odpiąć i tą tasiemkę, która idzie do tutaj tego czujnika. Tak, czujnika mówię. Tak, gdzie ona idzie? Nie, ona idzie gdzieś tutaj. Tu jest tych tasiemek tyle, że już nie wiem. Dobra, to jest ta. Faktycznie to jest ta tasiemka. I teraz, żeby to otworzyć, to trzeba, tak? Pyk. Bardzo ładnie. I to jakimś śrubokrętem to zrobiłem. Zaraz zobaczymy, gdzie tu ścieżek nie ponaruszam. Jest takie delikatne, albo się wydaje po prostu w tym, w tej gąbce. Teraz będę musiał wysłać to do Spoxa, żeby mi to zrobił, jak się psuje mocno. Tu jest to zaklejone tą gumą, także chyba trzeba to z tą gumą odkleić na razem, bo mi to nie wyjdzie. Chociaż nie wiem, czy potrzebnie to wyciągam. Myślałem, że zadrapałem już to. O Jezu, jak to się lepi. To nic. To sobie zostawimy tą plastelinę. Nie wiem, czy w ogóle sens jest to odpinać. Nie chodzi mi o to. Chodzi mi o co. Bateria jest wypięta. Bateria jest wypięta. Ma dwa plusy, dwa minusy i pewnie czujnik temperatury jakiś. Także na razie dobra. Bo możemy sobie ją zmierzyć. Tutaj w sumie nie potrzebuję tego wyciągać, może po prostu nie będę, żeby nie urwać tej taśmy. Tą uszczelkę jeszcze trzeba będzie poprawić, ale to dobra, zaraz, dobra. Zobaczmy sobie na baterii, co tu się dzieje. Także napięcie stałe 20 V ustawiamy i tutaj na plusie i na minusie 8. No po prostu 2 plus 2 minusy, tak? Biały też jest masą. 8,24. Dobra, bateria jest może nie naładowana. Dlatego to się nie włączy. Teraz muszę zobaczyć, dokąd biegną te taśmy. Aha, czyli powiedzcie mi, że ja to niepotrzebnie rozkręcałem wszystko. To jest wpięte po prostu w... Tu jest jakiś czujnik. Dobra, musiałem troszkę zajrzeć tutaj do środka. Ta płytka jest po prostu tutaj włożona na tą taką szczelinę, tak? Nie, jest przykręcona, dobra. Przykręcona jest, aha, tymi tutaj dwiema śrubami.
płytka. Ja bym chciał tam jeszcze zobaczyć w środku. Sobie zaświecę telefonem. Ogólnie o co tu chodzi z tymi wejściami. Do tego panelu. Wygląda to, jakby to było po prostu wpięte. Nie, tam są po prostu takie wtyczki. Tylko że to nie są wtyczki, tylko tam się kable ciągną pewnie. No tam są kabelki, nie? No. I to są kabelki. Tu są kabelki do głośników. A, czyli to jest ta jedna wtyczka tutaj. Dobra, już widzę ją. Nie mogę jej wyciągnąć. Nie wiem dlaczego. Dobra, mogę. Jedna jest tu, a druga jest tu. Ale jak je wydobyć stamtąd? To nie wiem, czy to takie proste będzie. Czy trzeba tą całą płytkę wtedy wykręcić, czy nie? Może nie. Ale możemy troszkę wyciągnąć sobie te kabelki. Bo ciężko przechodzą. Dobra. Obejrzyjmy sobie z bliska te gniazdka ładowania. Chciałbym to odłączyć, ale kurde, zaraz chyba urwę tą taśmę. Coś mi się wydaje, że ja ją chyba urwę. Trzeba będzie to wydostać chyba. Jednak ten kit. Bo ona zaraz chyba polegnie. Albo odkręcimy ten. Kurczę, nie ten śrubokręt. Ten też chyba. Ale może ten. Zobaczymy, czy uda się. Dobra. Udało się. Teraz już nie będę tak za to ciągnął. Mam nadzieję, że już tego nie uszkodziłem. Dobra, teraz jeżeli chodzi o gniazdo ładowania. Musimy tu sobie coś podłożyć, żeby to obejrzeć bliżej, ale nie mam co. I teraz tak. Czy tutaj, jeżeli... Co to jest? To nie to gniazdo, bo tutaj jest to gniazdo. Zobaczmy sobie to z bliska.
No. Czyli gniazdo jest wlutowane tutaj, tak? Czyli z tej strony. Czyli masa, tak? Czyli masa, te dwa piny, tutaj, i ten plus, czyli idzie tutaj na to i na to. Aha, to są do tego. Do masy, te dwa podzespoły. Wygląda jakby wolutowane. I tutaj idzie to na ten układ. Dobra, trzeba poprawić te luty na początek. Czyli grzejemy lutownicę. Dobra. Dobra, mam tu trochę to ogarnięte. Wyjąłem trochę to dalej. Tu trochę odchyliłem też tą uszczeleczkę. I wychodzi na to, że tak. Tutaj jest minus i tutaj, tak? Czyli na... Weźmy sobie na tam zwane spadki napięcia. Nie pokażę Wam, bo nie widać, będzie i tak w kamerze. Tu są masy, tu jest plus. I teraz tak, ten plus idzie tutaj. Tu jest tak. I teraz tutaj wyjście tego stelaka to jest, znaczy tu jest hamasa, tak? Czy wyjście? ...1600, a ten mały pin pojedynczy? Nie wiadomo. A masa? Nie wiadomo, gdzie idzie. Może masa to jest po prostu ten jeden mały pin. Chociaż nie. Bo zasilanie idzie z tego pinu tutaj i na te trzy. Masa wchodzi tu. Ale takim cieniutkim przechodzi pod spodem i wchodzi gdzieś tam pod układ. Tutaj zwarcia nie ma. Trzeba by było teraz zobaczyć, co się stanie, jak ja tutaj podłączę to zasilanie i zrobimy sobie pomiar na 20 V. Zobaczymy, czy to napięcie w ogóle tutaj wchodzi nam. Jeszcze nic nie lutowałem, więc mamy tutaj masę i mamy tutaj mamy. Teraz na tym układzie tutaj jest. A na wyjściu co mamy? Też 20. Czyli musimy zobaczyć, co to jest za układ. A na tym pojedynczym pinie, co tu jest na napięcie? 10 V. A względem plusa? Dziewięć. Muszę zobaczyć, co to jest za układ, co on robi
I później wyjściowo ta ściereczka zapierdziela aż tutaj na koniec i tutaj chyba te dwa pierwsze piny, albo jeden, albo dwa pierwsze piny są tak jakby ładujące. Dobra, zobaczmy co to za układ i co on tu robi. Czy on tu powinien dawać 20 V? Zaraz zobaczymy, czy nam się uda to rozszyfrować. No, pokaż się. Zobaczmy teraz tak, coś mi potrzeba, jakąś przeglądareczkę, która nam powie coś na ten temat. Także już wpisujemy 4835A. 4835A. To nie. No mamy coś tutaj. Zaraz ja muszę to poszukać. Dobra, to jest, już wam pokazuję, to jest MOSFET. To jest MOSFET. Zaraz to nie widać, bo kamera zasłania. No dobra, może być tak. To jest MOSFET. I teraz tak, trzy piny wejściowe. Cztery to są. Wyjściowej zobaczymy, czy zwarcia tu nie ma, no bo tego nie, to chyba nie sprawdzałem. I G to jest tak jakby źródło, to jest trzy piny. Bramka, tak, gate to jest jeden pin, czyli ten czwóreczka. I tutaj mamy dren, cztery piny. Także tutaj i tutaj. Zwarcia nie ma pomiędzy, nie, to mi się dotyka do tego, dobra, między, dobra, jeszcze inaczej, au, 500, mamy spadek napięcia 0,5 V między drenem a źródłem. Między drenem a bramką. Nie mamy w ogóle. Coś tam pipczy, ale nie ten, ani w żadną stronę. Ale tutaj dając na źródło damy minus, a na dren damy plus. Miernika to nam pokazuje 512. 0,5 V spadku napięcia, czyli tutaj jest ok. Więc czemu nie ładuje się ta bateria? Może coś jest uszkodzone dalej, ale tak myślę, że to nie na tej płytce, bo ta płytka wypuszcza te napięcie dalej. Ciekawe, czy to powinno 20 V dawać. Ale jeżeli zwarcia nie ma, to musi coś być tutaj na rzeczy, że dalej coś pewnie jest zwolnięte. Tam. Bo skoro tutaj jest ok. Tutaj mamy na 25 V kondensator, tak, podłączony, bo to jest to, o to jest. Widać, to jest oto, o ta ścieżka, która biegnie tutaj. I ona sobie biegnie aż tam do końca. I biegnie aż tutaj, o. I wchodzi nam na ten pierwszy tutaj pin. Chociaż można zobaczyć, czy nie na drugi też, ale to już nie wiem, czy to jest ważne. Te uszczeleczki trzeba byłoby troszeczkę oderwać, wtedy będzie widać.
Także tutaj na pierwszy pin wędruje. Nie wiem, czy mi się uda to zbliżyć. Ta ścieżeczka. No tutaj z drugiej strony jest wszystko ok. Ale teraz, żeby to zobaczyć, gdzie to idzie, to Wam powiem, że nie to jest takie proste, bo te wtyczki tutaj są dwie. Trzeba będzie wymontować całą płytę główną i wtedy się to wszystko wyjmie i wtedy będzie wszystko wiadomo, o co tu chodzi. Bo w tej chwili to jest, ta strona mi się wyjęła. Ta strona mi się tutaj wyjęła tego przewodu, a z drugiej strony są dwa kable, jeden jest podłączony gdzieś tam tutaj. No a ten tutaj biały i czerwony i niebieski, czerwony i czarny są tutaj, czyli to jest ta część, a ta część tych czterech pinów idzie gdzieś tam w inne miejsce. Także muszę to wszystko rozkręcić. Prawdopodobnie będę nagrywał dalej wtedy, także widzimy się za chwilę. Także słuchajcie, mierzyłem tą płytę. Serwisówkę też znalazłem, do tego wszystko jest w cacy, ale skończyło się, że kupiłem drugą. Dlaczego kupiłem drugą? Dlatego, że było to dla mnie opłacalne. Kupiłem od serwisu, który zajmuje się naprawą takich rzeczy i odeślę po prostu swoją starą płytę. No i myślę, że ten, że wyjdzie coś z tego, bo jak to się mówi, kosztowo wyjdzie to całkiem dobrze. Także słuchajcie, to jest nowa płyta, która przyszła. Trochę ją obejrzałem, tak, ale no, być może, że ona nie jest robiona, tylko jest z rozbiórki. Jedyne co zobaczyłem, to to, że tutaj jest jakiś taki na tej cewce. Tutaj jest jakaś taka na cewce takie coś, glut. I to wygląda na to, że lutowane było gniazdo zasilania. Tutaj to jest chyba gniazdo chyba wejścia z tych złącz, z ładowarek i USB i te inne. Bateria chyba się podłącza tutaj. Zaraz coś sobie sprawdzę. A nie, to jest wejście z baterii. To jest wejście z baterii. Także tutaj jest pięciopinowe, źle powiedziałem, czyli tu jest to pięciopinowe złącze baterii. Było tutaj lutowane, no i tyle. Poza tym, no, fokus, tak zwany fokus, nie chce się zrobić. Poza tym tutaj nie bardzo co widać, żeby to było coś robione. Może jest naprawiana, może nie widać, po prostu ładnie zrobiona. Tak to wygląda. Tutaj są braki w elementach, ale na mojej tak samo. Także tutaj, z tego co widzę, zobaczmy teraz. No to zobaczmy teraz, czy w mojej. Może akurat to jest tylko taki problem, że tutaj jest to wyrwane, ale wątpię. Wątpię, po podłączeniu baterii jest wszystko ok. Dobra. Tutaj lutowane nie było, ale było dziubane, znaczy dziubane. Miernikiem było. Po prostu sprawdzane, tylko takie podziubane to jest. Także ta płyta moja w ogóle nie była lutowana, nigdzie wyjęta, widać, że głośnik nie był rozbierany w ogóle nigdy wcześniej. Przywieziono gdzieś z zagranicy, po prostu w środku ładny, czysty, mało kurzu. Także tak to wygląda. I teraz jeszcze jedna rzecz, która tutaj mnie interesuje. Tutaj na tym jest napisane firmware wersja 6.7. Tak? A na tej? A na tej jest firmware wersja 7.7, czyli dostałem nowszą. Myślę, że to bez problemu, bo to wszystko to samo. Płyta główna jest po prostu, ma wszystko w sobie, tak, także dostałem tylko gniazdka, światełka i te inne rzeczy, i głośniki. Wszystko powinno działać.
złącza raczej takie same, wszystko to samo. Dobra, także ja to chyba poskładam i zobaczymy, jak to zadziała. Płytę odeślę, dostanę jakiś tam zwrot niewielki, ale już mi to satysfakcjonuje, bo jakbym miał to wysłać do naprawy, to pewnie bym zapłacił więcej, a tak coś tam mi się zwróci z tego, z tej płyty. Dobra, także biorę się powoli za robotę i składam to. I zobaczymy, czy to zadziała. Dobra, także mamy korpus. Korpus głośnika. Musimy wsunąć tą płytę tam w takie dwa rowki. Czyli tutaj i tutaj. Ale trzeba podłączyć kilka rzeczy. A mianowicie tak, tu są kabelki do głośników. Trochę poizolowałem, tak żebym jak sprawdzałem, żeby mi się zwarcie nie zrobiło. Tu jest światełka, które sygnalizują ładowanie baterii. Tu są gniazda wszystkie. I tutaj mamy przyciski. Też na takiej tasiemce. Także tak, tutaj tasiemkę da się odpiąć, tam się nie da w tym. Dobra, może jakoś to damy radę bez tego. Trzeba włożyć tak, żeby podłączyć chyba baterię. Tak? Bo już sam nie wiem. Ogólnie to nie jest takie łatwe do włożenia, bo oni tutaj przykleili taką taśmę. Ja tą taśmę chyba zaskrobię, wtedy łatwiej będzie mi to włożyć, bo jednemu trzeba naciskać, żeby to troszeczkę, tak jak to się mówi, jajko się robiło, to wtedy ona wejdzie, bo tak, no nie wiem, zaraz spróbuję, ale nie wiem. Jeszcze nie pamiętam, którą stroną to było włożone. Trzeba to sprawdzić w ten sposób, żeby... Tu nie wiadomo, tak? Jak to było. Aha, te taśmy tak były. Czyli tutaj były dwie, a tutaj była jedna. Także musi być włożone to tak. Dlatego, że tak, jedna taśma idzie tu, a te dwie, jedna idzie tu, a jedna idzie tu. Jedna idzie tutaj. To nie bateria podłączona będzie, tylko będzie podłączona o, to się tam wsuwa ładnie, chodzi nam, ale mówię, trzeba to wduszać tak. No, już nie mogę tego wyjąć teraz. Także chyba raczej to zeskrobię to i zobaczymy, jak to będzie wchodziło bez tego. Dobra, także mam, pozbyłem się trochę tej taśmy. No, tam nie do końca, nie dokładnie, ale już to inaczej teraz będzie wchodziło, mam nadzieję. Także no, to łatwo zobaczyć, nawet którą stroną to wkładać, bo tu jest od mikrofonu złączka, także ona jest z tej strony. No, też tak to wchodzi, no, ale już lepiej. Myślę, że spokojnie. Dobra, wkładamy te przyciski. Przyciski były włożone tak. Czyli odwrotnie wkładam tą płytę ogólnie. Ogólnie to ma iść o tak. Także tutaj te dwie wtyczuchy wchodzą. No, ale to słabo będzie tutaj to włożyć, bo... Także trochę trzeba naciskać. No. I teraz te wtyczki tam wejdą, no bo ten radiator przeszkadza. I tutaj antena od Bluetooth.
Tutaj ją wyciągnąć troszeczkę. Ona tam będzie później przyklejona. Także tutaj wchodzimy z tymi kabelkami. Jeden kabelek idzie tutaj. Oj, kurde, nic wam nie pokazuje. Dobra, teraz jakby tutaj ten kabelek już mi poszedł tam, gdzie nie trzeba. O. Dobra, siedzi. Spróbuję teraz troszkę wysunąć tą płytę z powrotem i podłączyć tą wtyczkę. O. Także tutaj mamy do podłączenia tą jedną wtyczkę. Ja ją w sumie podłączałem w tamtej płycie, na włożonej płycie, także nie ma problemu. Ale mamy już tutaj podłączone. Dobra. Także wjeżdżamy. To wchodzi tutaj. Tak. Piny niepogięte. Tak, a tutaj wchodzi malutka wtyczuszka od mikrofonu. Mi się wydaje, że to jest mikrofon. Bo oczywiście głośnik posiada funkcję odbierania rozmów. Dobra, także siedzi. Tutaj trzy śrubki się wkręci, to będzie to przykręcone. Tak, teraz te kabelki tam sobie wkręcam. Antenę Bluetooth przyklejam. No dobra, się przykleiła. Nie wiem, czy nie za blisko. Może troszkę, ale ma klej dobry. Klej wścieklizna tak zwany. No dobra, przykleiłem ją tam dalej trochę, tą antenę. Dobra. I teraz śrubki. Śrubki. To jedna śrubka, wiadomo. Te trzy śrubki to od radiatora są, tak? Nie. Trzy białe. Do tych tulejek są dwie, czyli tutaj. Ładnie weszło, wszystko pasuje. Widać w dziurkach. Kurde, nie wiem, czy nie będę musiał filmu oglądać. Zaraz sobie posortuję te śrubki i będę się odzywał dalej. Dobra, tutaj nie było przykręcone, tutaj po prostu ta obudowa dociska później. Także te dwie białe śrubki to idą tutaj. Trzecia to jest od tamtego tego przykręcenia tego patyczka do tamtej płyty, ale to nie będę jej ten. Także wchodzimy tutaj z przyciskami teraz. Przyciski wkładamy sobie tutaj. Przyciągamy tasiemkę. Nie da się odwrotnie. I wkręcamy trzy. Trzy śrubeczki do przycisków. I zobaczymy. Aż mnie ciekawi, jak to będzie działało. Czy to zadziała. Nie mogę głośno grać, bo jest wieczór. Wszyscy śpią. Jak ja to wytestuję? Ja pójdę do garażu z tym, jeżeli to zagra. I... Bo mnie to ciekawi, od razu będzie mnie to ciekawiło, jak to gra głośno. Dobra. Także tasiemka jest, tasiemki były tak, niebieskim do góry. Delikatnie, bo w oko, gorzej jakby tutaj zniszczyć tą złącze. Albo żeby na płytę upadł śrubokręt i wtedy już koniec. Dobra, ale ja tutaj to widzę, że tutaj to zrobię delikatnie.
No. Tak fajnie powinno wejść głęboko, tak wchodzi. O. Tak wchodzi, że nie widać tego niebieskiego już. To wtedy jest dobrze. Dobra. Teraz wkładamy to. Tylko którą stroną to było? Są takie dwa jakby na śrubki, ale tu nie ma miejsca na śrubki. Ale chyba tak to było. Bo tak to nie sądzę, żeby to było. Chociaż ciężko powiedzieć. Zaraz to jeszcze sprawdzę. Dobra, to chyba jednak było tak. Także zmieniamy tutaj orientację i wkładamy. Tutaj było takim żelem, tym kurde glutem zalepione, że to było ciężko wydostać. Myślałem, że pourywam te taśmy. W końcu jakoś udało mi się to odkleić, bo już musiałem, bo chciałem to przetestować na stole. Także klei się niemiłosiernie i wychodzi na to, że to było tak. Kurde, jakoś nie wierzę w to. Pasowałoby mi to odwrotnie. W ogóle ma dziurki, a nie ma tego. Nie ma tutaj miejsca na przykręcenie. Mi by to pasowało o tak. Bardziej. Może i nie. Trzeba to byłoby inaczej zobaczyć. Bo tu jest przód. I to zawsze chyba pokazywało, że tutaj dwie, bo tu są dwie diody, czerwona i biała. To zawsze chyba nie, dobrze. To musi tak świecić, żeby to było widać, żeby to było widać w tą stronę. Czyli dobrze jest. Bo tak to by świeciło do dołu. Dobra. I tak samo tasiemka. Otwieramy złącze. Pyk. I wkładamy tam paluchy. Normalnie ciężko jest to zrobić. Za krótkie palce. Jeszcze się klei ta taśma. Klei się, bo ten klei ją klei. Taśma do taśmy. Dobra. Coś w tym rodzaju. Teraz podłączamy głośniki. Głośniki się podłącza z tej strony. I kabelki wchodzą do środka. Ja to poizolowałem trochę, żeby to się zwarć nie robiło. Ale jeszcze nie mam podłączonej baterii, także... Bateria tędy wchodzi, dobra.
Dobra, mamy to. I wydaje mi się, że mamy to podłączone. Teraz tak, cienki czerwony i niebieski, znaczy krótki, nie cienki, chciałem powiedzieć cienki. Chodziło mi o krótki. Podłączamy do małych tweeterków. Bo tutaj podłączałem duży. Także tutaj jest tak cienki. No, o tak się podłącza. To samo robimy tutaj. Odizolowuję. I podłączamy tutaj pyk. I pyk. Teraz głośniki. Głośnik duży. Podłączamy tutaj. Dziwne to było, że te kabelki normalnie dotykały do magnesów. To było takie dziwne dla mnie, że szok. Na pewno to tak było. Jakoś to kurde nie pasuje. Jakoś mi to nie pasuje tutaj. Podgłośnik nie wchodzi. Muszę chyba zobaczyć serwisówkę. Dobra, jednak obróciłem to i wydaje mi się, że tutaj powinna być z tej strony podwójna dioda, dlatego że migają w tą stronę i na końcu tam migają, tak? Także tutaj coś mi tutaj nie pasowało. Dobra, wkładamy głośniki. Nie chcę tego podłączać rozkręconego, dlatego że się boję. Boję się, że uszkodzę coś i wolałbym, żeby to było już poskładane tak jak trzeba. Żeby nie spalić czegoś, żeby nie zepsuć, żeby to było poskładane już tak jak trzeba. Także tutaj delikatnie wkręcamy jakiś włos oczywiście. I kolejny głośnik mamy tutaj w pudle. Także podłączamy. Zobaczcie, normalnie do magnesu dotykają te kabelki. Dla mnie to normalnie jest nienormalne. Ja trochę je odginam, żeby one były. Chociaż one mają swoje takie miejsce, którędy mogą wejść. O. No, nie dotykać do membran. Można uszkodzić łatwo. A taki głośniczek to pewnie, no pewnie myślę, da się kupić, bo tych głośników to mnóstwo wyszło. Dużo ludzi to kupiło. Dużo też pewnie się popsuło, więc są i na części. Są zalane, są niezalane, są różne i
i części do tego występują, bo głośnik jest warty dosyć sporo. No i cóż, warto naprawiać. Także mam nadzieję, że jeszcze jedną śrubkę wkręcę, no i nie uszkodzę brany, bo często śrubokręt się wymyka się spod kontroli i wypada z ręki i wtedy robi dziurę w takiej membranie i no jest niefajnie. Dobra, także mamy skręcone. Teraz przydałoby się tutaj złożyć jeszcze tą, zaraz zobaczę membranę, żeby nie przebić, tą obudowę tutaj, która nam tutaj coś powie. Ostatecznie to będzie tak. Czyli jak? Czy tu było przykręcone to trzema śrubkami? Nie wiem. Ale ale to na pewno było tak. Tutaj przysłonięte tym, tak? Więc tutaj aha, takie światłowody są. Światłowody takie. No, przypuszczam, że to było przykręcone trzema śrubkami. Także muszę to sprawdzić. Dobra, trochę się wyjaśniło. Także tutaj przykręcone to było dwiema śrubkami. Bateria siedzi tutaj. Tutaj trzema krótkimi. Teraz to wkładam na miejsce. I tutaj taką się zakleja, tak jakby maskującą te światłowody, taką naklejkę. I próbuję to skręcić. Także tutaj jest 8 śrubek do zamocowania całej tej obudowy. Śrub trochę jest tutaj w tym głośniku. Nie pożałowali, żeby się nie rozpadł od wibracji. Bo jednak to trochę łupie. No i teraz trzeba będzie przykręcić, przyczepić po prostu głośnik i to włączyć, no bo cóż. Będzie to już w miarę kupy się trzyma. Bez obudowy, ale kupy się trzyma. Może jednak tym grubszym PH2. No już zaczyna łokcie mnie boleć od okręcenia tych śrub. Dlatego pokazują tam, nawet w serwisówce, że trzeba używać wkrętarki. Dobra. No dobra, to cóż, podłączałem baterię. Co będzie, to będzie. Jak to się mówi. Tak. Czyli jak to ma być? Piny są bliżej tu. Czyli bateria. O tak. Dobrze mówię? Gdzie mam tą drugą płytę? Tak, zatrzask jest
z tej strony, także to wchodzi o tak. O tak się wpina. Dobra. Czyli wpinamy tam za tym głośniczkowym damy. Może nie pójdzie z dymem od razu. Dobra, mamy podpiętą baterię. No to spróbujmy to włączyć. Ale czym to się włącza? Nie wiem, gdzie wam mam. Aha. Czyli to trzeba odczytać. Power, link, V+, tak? Czyli, aha, czyli tu jest power, a tu jest link. Dobra, to wklejamy te przyciski. I włączamy power. Świeci. Jest dźwięk, są światełka. Kurde, działa. Próbujemy to podłączyć. Coś tu nawet słychać w nim. Spróbujemy to podłączyć. Włączamy Bluetooth. W telefonie. Creative Nuno. Dobra, zaraz. Link sobie naciśniemy, tak? Miga na niebiesko, to chyba jest wtedy połączenie jest. Skanuj. Jest. Na dole JBL Extreme. Łączenie. O, dźwięk jakiś jest. Połączono do obsługi połączeń dźwięku. OK. Gotowe. O, ktoś dzwoni nawet. No dobra, nieważne. Spróbujemy teraz jakąś muzykę. To wam nie pokażę. No. Puścimy Psi Patrol najlepiej. Tyle, że zaraz będzie reklama, to przeczekamy ją. Bajki jakieś puszczę, tak żeby było słychać, czy głośniki grają. A później zobaczymy. Złożę to do końca i chyba pójdę to przetestować poza dom. Tutaj się świeci na niebiesko połączone. Szukasz niezawodnego sprzętu ogrodowego. Tak, mamy reklamę oczywiście. Wyłączamy. No co jest? Przecież kurde, internet zapłaciłem. Normalnie porażka jakaś. Ten gra. Normalnie masakra. Co to za internet? Nie może otworzyć normalnie jakiejś bajki. Dobra, ale działa. Także składam to dalej i do obudowy całej i zobaczymy. Że wyłączę to. Dobra, dźwięk był wyłączenia, jakiś tam był. Dobra, skręcam to do końca i zobaczymy, jak to będzie działało. Czyli tak. Tutaj można by było to włożyć, tak? Działa. Jestem zadowolony.
Dobra. Tutaj mamy i tutaj szły takie trzy śrubki. Z łubami stożkowymi. Ten się magnesuje duży. Nie było efektu żadnego tam dźwięku bardzo, bo nie ma tych membran pasywnych założonych. A to cały daje efekt tego drgań tych i no i basu, tak, bo to jednak daje i nie jest zamknięte, to widać, że wszystko na wylot jest, tak jakby dziura, nie? Więc to musi być, dobra, suwaczek zamykamy delikatnie oczywiście, żeby nie urwać go od razu, przykręcamy te, odsuniemy sobie suwaczek jeszcze i tutaj taka gumeczka była do zabezpieczenia portu USB, który nie jest używany normalnie. Skoro jest serwisowy port, więc powinni dawać soft, żeby sobie wgrać przez kabel USB, ale podobno nie dają. Dobra. Cóż dalej? Membrany pasywne. Jak one tu powinny być? I gdzie jest ta jedna śrubka, która jest krótsza? Tego nie wiem. Czyli widzę, że ta idzie tutaj. O. Tak więc dobra, ja to poskręcam i widzimy się za chwilę. Dobra, membrany mamy złożone z jednej i z drugiej strony. Także ogólnie ostateczna obudowa, czyli to zakładamy. Zakładamy na głośnik. Czyli trzeba założyć najpierw tą jedną stronę. Tak. O. I teraz tutaj mamy jeszcze po jednej śrubce. I z drugiej strony tak samo. Teraz o, ostatecznie dokliknięcie i głośnik jest złożony. Dobra, naciskamy. Działa, świeci się, mamy trzy kropki baterii. Połączył się z telefonem, także ok, dobra, wyłączam to. Idę testować to w inne miejsce. Zostało oczywiście tutaj do płyty głównej wkręcić, do tamtej, która jest do odesłania. Dobra. Przetestuję to jednak tutaj, bo jak pójdę, to nie nagram wam tego, bo przecież nie będę ciągnął ze sobą komputera. Także mamy ten YouTube. No i to się nie połączyło teraz, zaraz o to chodzi. Wiatr jest dziś zbyt silny. Na dodatek boli mnie łapa i nawet nie mogę wezwać rajdera. Nie mam obroży. Muszę zacząć zbliżać się na górę. To ja robię. Chyba nic nie idzie dziś.
dzisiaj zgodnie z planem. No i nie działa dalej. Ale gdzie jest Sky? Powinna już tu dolecieć. Sky, jesteś już blisko? Napisane było, że połączono. Halo, Sky, słyszysz mnie? Hej, Everest, co tam? Sky nie... Obawiam się, że coś jej się mogło stać. O-o, lepiej wezwijmy Ridera. Halo, mówi Ryder. Hej, Ryder, Sky jeszcze nie... Nie, no to taki internet to nie, ale działa, dobra. Słuchajcie, możemy zrobić test, ale na oddzielnym filmie, jak to działa, więc udało się naprawić. W sumie, no, niewielką tutaj moją zasługą, bo tylko rozłożenie i złożenie, ale coś tam pomierzyłem sobie, coś tam trochę poznałem, ten głośnik w środku, jak on tutaj jest zbudowany. Także to jest najmniejszy z tych wszystkich głośników, Rekstreamów, bo są oczywiście dwójka, trójka, to są duże, ten też jest dosyć ciężki, około 2 kg waży. Także dzięki za uwagę, subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę i do zobaczenia w kolejnych filmach, cześć!